W Polsce coraz powszechniejsze staje się aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Mieszkańcy danej okolicy najlepiej bowiem wiedzą o swoich trudnościach i zaczynają w tym kierunku działać. Jedną ze sformalizowanych aktywności lokalnych są rady osiedli. W Ostródzie funkcjonowały trzy – na osiedlu plebiscytowym, drwęckim i wzgórzu świętego Franciszka z Asyżu. Dzięki staraniom dwóch miejskich radnych w marcu zeszłego roku powstała czwarta. Koncepcja powstania Rady Osiedla Centrum był to mój pomysł autorski pani Ani Rutkiewicz, drugiej radnej. Obie jesteśmy radnymi z tego okręgu. Część naszego miasta, taka centralna, była jak gdyby no, taka niesformalizowana, czegoś brakowało. Tak? Chcieliśmy po prostu zjednoczyć mieszkańców z centralnej części miasta, aby cała Ostróda wiedziała, że centrum miasta to nie tylko sklepy, galerie, parkingi, przychodnia itd., ale to przede wszystkim są ludzie, którzy tutaj mieszkają. Cieszący się popularnością w kraju budżet obywatelski w Ostródzie niestety nie ma lekko, z uwagi na brak przychylności wobec tej koncepcji ze strony magistratu. Rady osiedli okazały się jednak sprytnym rozwiązaniem tego problemu. Jako takiego budżetu obywatelskiego w Ostródzie nie ma, więc my monitorujemy potrzeby mieszkańców danego osiedla, zbieramy ich zapotrzebowania na różne inicjatywy, ich wnioski. I składamy do Rady Miejskiej różne inicjatywy, również inicjatywy dotyczące inwestycji, co się wiąże z finansami. Osiedlowi radni o finanse zabiegają, ale dla dzielnicy jej mieszkańców, a nie dla siebie. Działalność w Radzie jest bowiem wolontariatem. Jest to wyłącznie praca społeczna. Poświęcamy swój własny czas, korzystamy z prywatnych materiałów i dzięki dyrektorowi zespołu placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych, panu Tomaszowi Brzeskiemu, możemy korzystać raz na kwartał z lokalu, bo tak się spotykamy. Rada regularnie obraduje zarówno we własnym gronie, jak i spotyka się z mieszkańcami. Najbliższe z takich otwartych spotkań jest planowane na koniec kwietnia. No jako rada, ja wspieram oczywiście tę radę, bo nie jestem jej członkiem, powoli staramy się te problemy rozwiązywać. Spotykamy się z mieszkańcami, spotykamy się z burmistrzem. Co 3 miesiące odbywają się zebrania rady osiedla centrum samej rady lub też z mieszkańcami. Na spotkanie z mieszkańcami przychodzi coraz większa liczba osób, więc widzimy, że mieszkańcy widzą też potrzebę istnienia tej Rady Osiedla Centrum i w wielu przypadkach zgłaszają do nas istotne problemy, które występują w tej części miasta. Rosnąca aktywność mieszkańców nie dziwi, bowiem problemów mniejszych i większych jest niemało. Sprawy bezpieczeństwa, sprawy wizerunku naszego miasta, wizerunku, czyli mam na myśli stan budynków, no choćby właśnie te napisy na budynkach, stan dróg, brak chodników, parkingów. W grudniu właśnie wnioskowaliśmy do Rady Miejskiej o zrobienie kilku chodników, miejsc parkingowych, między innymi o wyłożenie, utwardzenie powierzchni podwórkowej na ulicy Grunwaldzkiej między blokami. Tam została ta powierzchnia utwardzona. Rok funkcjonowania Rady Osiedla Centrum pokazał, że inicjatywą oddolną można rozwiązać sprawy, które od lat były problemem. O ile podobnej aktywności nie ma na naszej dzielnicy, to może warto spróbować taki organ powołać. W końcu mieszkańcy mają prawo głosu nie tylko przy wyborczych urnach.